TV Niebiescy, telewizja kibiców ruchu Chorzów. Klaudia? Dawid? Czemu nagle wszyscy patrzą i słuchają? Przedostatni wyjazd. Zgadza się. Jak się zapatrujesz? Pozytywnie, nawet okulary wzięłam, żeby lepiej widzieć. Widzieć bramki strzelane przez? Ruch. Bardzo dobrze. Politycznie. Politycznie odpowiedziałeś. Do bramki Łukasz Kowalski, czyli taki sam składek ostatnio? Zwycięskiego składu się nie zmienia, Tomek. W prawej stronie Kowalski, na lewej Melo. Hrdliczka, Markowicz, Rutkowski, Nowakowski, Balicki, Sikora. Czyli tak samo jest dosłownie. No proszę, Grzegorza mamy tutaj na horyzoncie. Da radę go wyprzedzić? Znajomy pojazd. Może tam pomachamy? Na razie to nie wolno. Nie wolno wyprzedzać, masz rację, nie mam przepisów. Chcemy eskortować może do Opola. Eskortujmy, no są. Nie będę się wyklał. Pokaż, co ta Toyota potrafi. A to kolejny odcinek Toyoty w ruchu? Naszym gościem dzisiaj Norbi. Norbi, co ty na to? Znajdzie nam na ruch, bo ona się cieszy, że ruch wygra. Zapytam się, jak się bawi. Jedziemy! Tak jest! Akredytację. Jakie macie? Tutaj. Czy to są twoje nazwiska? Nie, to jest dla prezesa. Tak? Bo jeszcze będę miał... Prezesowi nie wiesz. A, nie, to tutaj jest, to jest jeszcze... To nie też nie dla nas. To jest dla Romana. Ale ty wybredny jesteś, Tomek. To też nie. To też nie? Bo my akredytację mamy do odbioru, nie jest zaproszenia. A? No proszę. Trener Rumak. SK 300. Siemanniko. Jak tam po derbach? Dobrze. Normalnie. 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 To normalnie, że... Mówisz normalnie, że się w derbach wygrywa, tak? Dwa razy dwie wygrane. No to... Chociaż tyle się udało jakoś osłodzić te serca tym kibicom, nie? No ale... Jak dzisiaj? Wygrana. Taki pewny jesteś? Tak, to normalnie. Takie pewne, no proszę. Zobaczymy, ale ja myślę, że wygramy. No by tak było, słuchaj. Także na zero z tyłu, nie? Najważniejsze, nic, nic najważniejsze na zero. Powodzenia. Siemanko. Ostatki, nie? No. Jak tam przed ostatni wyjazd, nie? Super boisko. Tylko grać. No to powodzenia. Hi Melo, how are you? Everything's okay. Ready for the game? Oh, very good. Młodzi waleczni idą. Mikołaj Kwietniewski teraz. Ja? Nie, ja Zadro Opole. Podaj do kamerzysta Zadro Opole. Tak? Mikołaj Kwietniewski. Znacie się? Z kolegą kamerzystą? Kogo Balicki nie zna. Kogo Balicki nie zna. Jak tam panowie dzisiaj? Podobnie jak w derbach? A jak inaczej? No jak inaczej, no to sami pewni siebie, ty. Musi tak. To by tak było, żeby ten sezon zakończyć z godnością, nie? Lepiej nic nie gadać, tylko pokazać to na boisku. No to fakt. Znaczy wiesz, jak nie pokażecie, to i tak to wytnę. Tak się można gadać, ile chcecie. Zobaczymy po meczu. Zobaczymy po meczu, dobra. No to powodzenia, panowie. Nie, dziękuję. Siema, Maja. Ukuj tam coś dzisiaj z przodu. No, sobie wszystko. Nóżka jak? Nasmarowana? Nasmarowana, no. Miałem kilka dni spoczynku, bo chorowałem. Sprawna. Ale wyzdrowiałeś. No, wyzdrowiałem. Dobra, no to nic tylko życzyć powodzenia. Miałbyś takie boisko słabe, a... A dobre jest? No, zajebiste. Podobne, no to kto? Podobne kto jak do ruchu. Kto mówi, że słabe? Nie mogę powiedzieć. Okej. Ja wiem kto. Jak tam największy historyk na ruchu? Jakie oczekiwania? Ja, do gęby mi wstać ta kamera. Musicie być dobrze słychać. Jestem trzeźwy. Już nie piłem od 2 miesięcy. No. Tak. Ale po gieksie się napiłem. No proszę. A i ty oczywiście to puścisz, nie? Kokulisty. Ale i no jak wygrają, dobra?
klimat, nie? To mega, ale teraz relacja pójdzie. O, opie. Malinowo. Bardzo dobrze, szczęście. Jak tam wam się podoba? No, na razie nic nie widać, nie? Także może godnie. No, godnie trzeba się pożegnać. Była radość, co? Godnie, no. Wiesz. Ale szczerze nie spodziewał się, że przydadzą lata. Nikt się nie spodziewał, nie? Nikt tego nie brał pod uwagę. Niebiescy prowadzą od 28 minuty 1-0. Nie klaskasz? Podwyższa na 2-0. Ręczna. Pomóż Fernando Majewskiego. Ten na linii pola karnego. Pięto. Jakson wygrali, to Jakson to było rozgrzewka tylko. Znajdź w pierwszej lidze. 3-0. To nie jest przypadek. I kibice, gospodarze opuszczają już stadion. Co to za grą? Nie chcą dalej patrzeć na to, co się tutaj dzieje. Będzie dumny z kolegi. Ja? Nie, Małkowski, powiem ci, bezbłędny szpil dzisiaj. Nie, nie. Tak gada, że potem był coś... Ja zaśpię później. Dobra, w kciu leci cały mecz. Oczywiście, jak najbardziej. Myślę, że Dominik też będzie zadowolony z tego, co o nim Kamil napisał. Jeszcze ja się do was dołączę, mogę? Dawaj! Trzeba się tak płynąć, ale no, trzeba cieszyć się, tak? Kalimera? Kalimera? Mało. Dawaj! Tak się bawią, niebiescy! Tak się bawią, niebiescy! Tak się bawią, niebiescy! Dzięki! Piękny gol. Naprawdę. Sam mogę powiedzieć. No. Ładny. Miejmy nadzieję, że może jeszcze szczęście wiecie. Będzie. I... Musimy patrzeć na inne drużyny i zobaczymy. Oczywiście. Może nam pomogą. Oby. Podróż troszeczkę się przedłuży do domu. Niestety powiedzcie mi, co tu się wydarzyło? I która jest godzina? To ja pytam ciebie, bo to po twojej stronie się stało, coś tam robił. Ja tylko sobie siedziałem. Trzeba było jeść taką dużą tą zapiekankę. No teraz na mnie wszystko, nie? Gdzie jesteśmy i która jest godzina? Bo normalnie zaraz mnie... Jak wyliczyła Klaudia, jesteśmy 44 km przed Chorzowem. No i znowu te 40... Mamy 44. Prześladuje nas to. No i czekamy na pomoc drogową, która nas uratuje
Niestety próbowaliśmy reanimować oponę zestawem naprawczym, ale się nie udało. Jesteśmy przed węzłem Łany. Mamy przed sobą tablicę właśnie, 1,5 kilometra do zjazdu. Tomek, co się dowiedziałeś? Co? Do pół godziny. No i muszą nam auto zastępcze postawić, bo nas nie zabiorą wszystkich. Na raz, no chyba, że Asa to tutaj poczekasz. I obrócimy dwa razy, co? Ja mam pomysł, chowajmy Tynkę do bagażnika i powiemy, że nas jesteśmy w czwórkę. Ależ się odjechała pomoc. Przygód naszych ciąg dalszy. Jesteśmy właśnie w Gliwicach. Bo niestety nas zawieźli do wulkanizacji, a nie chcą nas zawieźć do Chorzowa, i co? I wulkanizacji też nie chcą otworzyć. To jest... Bo niby miała być całodobowa, a nie jest całodobowa. Dlatego wybaczcie, kulisy niestety będą ciut później. Ale ostrzegaliśmy na Twitterze. Ostrzegaliśmy. Witamy w Chorzowie. Co masz? Długi wyjazd do pola, powiem ci. 42. Tak jakbyśmy, nie wiem, wracali z jakiegoś Olsztyna, co najmniej. Abyśmy mogli tyle godzin spać, no ale trudno, przynajmniej wygraliśmy, nie? Najważniejsze. Zmierzamy na cichą, o poranku. Po takich wrażeniach możemy teraz przespać całą sobotę. To prześpi, ten prześpi. Niektórzy muszą robić kulisy. Właśnie.